agresji niemieckiej na ZSRS i klęsce Wehrmachtu pod Moskwą, Stalingradem i Kurskiem, klęska III Rzeszy i marsz Armii Czerwonej na zachód był nieunikniony. Na początku stycznia 1944 roku wojska sowieckie w ugrupowaniach frontu ukraińskiego i białoruskiego przekraczają dawną granicę polsko-sowiecką i udają się na zachód. Od tego roku Armia Czerwona stopniowo wkraczała na ziemie polskie. W międzyczasie walki z Niemcami i próbę opanowania ziem polskich podjęła Armia Krajowa w ramach Akcji Burza. Ta operacja wojskowa rozpoczęła się już 15 stycznia 1944 roku na Wołyniu i Galicji Wschodniej walkami 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Ziemie polskie zostały całkowicie opanowane przez Armię Czerwoną do maja 1945 roku. W akcji zmierzającej do wyparcia Niemców z Warszawy od 14 do 17 stycznia 1945 roku brały udział pierwsza Armia Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Popławskiego, działając w składzie pierwszego frontu białoruskiego. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy. Zaraz po wyzwoleniu mieliśmy wracać do Warszawy. Jak nas tata zawiózł do Warszawy, jak zobaczyliśmy Warszawę, słuchajcie, ja na wspomnienie już płaczę. Jedno wielkie gruzowisko. I co najciekawsze, że to zostaje w pamięci już chyba do końca życia. To jakiś kominek, leci dymek gdzieś nie wiadomo skąd, z jakiegoś gruzu, z jakiejś piwnicy. Już jakaś tabliczka wisi, jest z napisem, a w ogóle to gdzie było możliwe, to było oklejone nazwiskami, ludzie się poszukiwali po prostu. No i my stwierdziliśmy, rodzice stwierdzili, że nie ma na razie co wracać do Warszawy. To jakie tam mieszkanie mamy, to mamy, jeść na razie co mamy. To jedzenie wiadomo jakie, no ale kawałek ziemi było, krowa była, parę kur było. No i tak było, no i zostaliśmy w Białej. Pamiętam, mieszkaliśmy przy tej drodze, takiej na Kierkut. I droga to babska, bo innej nie było tej drogi tu, która teraz jest, tak zwana szosa zawsze mówione było. Jak już jeszcze ta reszta tych Volksleute, czy posłyszeli, że już zbliża się armia radziecka, sowiecka, no to zaczęli już na furmanki ładować swoje rzeczy. No, pamiętam taką całą noc. Akuratnie następnego dnia już wjechały czołgi sowieckie, a już tak było słychać te detonacje, już, że już tak gdzieś, że walczą, że jadą no, do tej Białej Rawskiej. I tak całą noc pakowali się ci Volksleute, a tu te furmanki najmowali, a tu gdzieś jakieś jeszcze samochody, bo to Niemcy to zawsze wszystko mieli i opuścili Białą. Thank you.
Wyzwolenie Białorawskiej było 16 stycznia 1945 roku. Ale to były takie mrozy i śnieg był tam przynajmniej do kolana wszędzie, a mrozy to były do 30 stopni, że przecież rzeka była zamarznięta. Aptekarz budzi nas i mówi, wyjrzyjcie przez okno. Cisza. Aha, tylko było słychać szelest. Tak jakby wiatr zwiewał liście. Tak jakby coś szumiało. I jeszcze mój ojciec mówi, co to może być? Co tak szumi? A ten aptekarz mówi, to już przecież on miał wtedy 83 lata, to on już i w Rosji był i przeżył. Nie, to on mówi, o, tutaj dopiero nam pokażą Sowieci, co potrafią. Przecież zima, aha, no to nie była czwarta, tylko była później, bo już się rozwidniło. I on mówi, wyjrzyjcie przez okno. Patrzymy, stanie, stanie na saniach, na tych saniach jakiś no, ciężki sprzęt, jakieś toboły, ludzi nie widać, żadnych żołnierzy, tylko na saniach, a sanie ciągną psy, takie wielkie syberyjskie psy. I ten aptekarz mówi, o, to ja to widziałem w Rosji. Oni specjalnie tak wysyłają, bo mówi, psy ciągną ciężary, a po drugie wysyłają naprzód te psy, bo boją się, że mogą być te jeszcze zaminowane te trasy. No więc widocznie musiał najpierw ktoś te psy prowadzić, bo ja tylko już widziałam same psy. W Białej nie było żadnych oporów, żadnych Niemców, nie tego. Także już tutaj mieli wolną drogę, no i wszyscy ci Rosjanie byli tak nastawieni, że tylko pytali się, jak daleko do Berlina. Było dla nas ciekawe, bo niektórzy już po 3-4 tysiące kilometrów maszerowali. Czy na samochodach, czy na wozach, czy na każdych ciągnikach. Różny sprzęt mieli do tego. I po prostu jak już wjechali, znów się zrobiła cisza. Już, że będzie wyzwolenie, będzie wojsko szło, my mieszkamy przy Strzowcy, no to i z samego miasteczka, to wszystkie matki z tymi dziećmi, moja mama między innymi z moim bratem i ze mną, uciekły do Kieszka, a Kieszek to jest, było takie gospodarstwo przy Kirchol, tak w głębi, tak niewidoczne takie tam było gospodarstwo. No i tam te matki z tymi dziećmi tam były, to nas tam było, te 20 parę dzieci było z Białej, z centrum mieli my z mama z nami, sąsiadka z dwojgiem dzieci. No i tam czekaliśmy, bo to jak będzie wojsko szło, będzie może bitwa, może coś, to tu koło nas będą szli, no i może będzie jakaś walka w Białej, może to żeby tam uciec i tam nie być. Słuchajcie, myśmy dopiero się narobiło. Jak tam byliśmy, to jest taka zagroda, było gospodarstwo, jak nadleciały ruskie samoloty, jak zaczęły tam bombardować nie Białą, nie drogę, ale to tylko już leciały tam łąki w koło jeszcze. A ten Kieszek nas z tymi dziećmi, te matki do piwnicy. Pierwszą bombkę i mój tata pobiegł też tam, bo tam jakoś chatę rozwaliło. Spotkał się z taką sytuacją, że jak biegł, zaczął Niemiec strzelać. Mój ojciec zawsze powinien się zatrzymać i się schować, no ale jak to młody łeb i Niemiec leżał, sobie tak
pozycji, miał pistolet położony na klatce piersiowej i mówi tak do ojca, pomóż się gnoju, bo cię zastrzeli, no nie? A mój ojciec takim slalomem, a ten do niego z samolotu strzelał, no bo się dostał, wiedział, że to dzieciak biega, no nie? Że taki ma tam 15 na 16, no nie? A drugi był oparty o ściany Niemiec też z pistoletem i mówi, kładź się. No i ojciec koło ula się położył. I ten Niemiec potem mówi, bo cię gnoju zastrzelił, a samolot, no, zrobił kółko i poszedł, no bo co, no to, no leciał, no. Czekaliśmy, kiedy bomba rąbnie w tą chałupę, no bo co zrobić. Nie byli nawet zorientowani, czy w Białej też się dzieje, czy tylko tam się to dzieje. No ale po jakimś czasie to wszystko ucichło, to jak wyszliśmy, słuchajcie, to ciekawe było, bo jak okna, to w oknach nie były bite szyby, tylko takie dziury były. Jedna większa, druga i taka, i taka, i taka. Czyli z jakim impetem musiały te odciski lecieć, że takie dziury się porobiły. Jak wyjrzeliśmy, słuchajcie, ja nie wiem, mówię, że nie ma Boga, no ale jak z samolotu można w takiej odległości niedużej ominąć tą jedną chałupę, tą zagrodę, żeby nie zbombardować, to tak jak to powiedzmy ta chałupa, to tak w koło. Był lej przy leju, wyrwy ogromne w tych łąkach i na polach i wszędzie, a tu jedna bomba nie spadła tam do tego Kieszka. I później tak się domyślali, mój tata nawet mówił, dlaczego oni akurat tam tak bombardowali. A tam obok on mieszkał tego Kirchola, tam były te pomniki takie, z krzaków trochę by zostawały, z czego. Widocznie to robiło wrażenie jakichś umocnień, wojska czy czego, bo ten Kirchol trochę zbombardowali i tutaj w koło, wiesz. No to myśmy, mama nas wzięła, te do Białej też tam poszły, te kobiety z tymi dziećmi. To jak wracałyśmy do domu, jesteśmy blisko domu, dochodzimy, to już Rosjanie byli, mówię Rosjanie, czołgi dochodzimy, to już mówią, Rosjanie już są w Białej, czołgi już są w Białej. Ja tylko wiem tyle, że wjechali od Babska. Pierwsze wjechały motocykle. I gdzie Niemca trafili, to poszli, zastrzelili. Tam paru zginęło. To uciekali trochę, no. Nawet tych takich, co współpracowali z Niemcami, to też ich szukali. Tu rzeka była zamarznięta, przejechali przez rzekę takie. Miejsce pochówku Kierkut jest tutaj, na pewno to wszyscy wiedzą, gdzie to jest. No to powiem wam, że takie przedstawienie, że odjechali, a tutaj no nawet na psach, na koniach, taka, no wiecie, to tak zbieranina. Rosjanie to nie są narodem takim, no, którzy myślą, jak przyszli goście do mojego tam, moich rodziców, no to ich przywitali, no bo wiecie, my złożyciele. No to moja babcia pomyliła się, no i zamiast im wódki, no to wlała ocu, ten Ukrainiec wypił szklankę i tak ona zobaczyła, to mi, że to nie jest to, nie? No to mu zamieniła na coś innego. Zabili też u Niemca świniaka, to mojemu tacie wyciął taki kawałek mięsa i mówi, masz, niech ci babka coś z tego zrobiła. No to na gorąco, mówię, mam, robili tak, że no i piją, siedzą w domu, to jak ojciec opowiadał mojego dziadka, jak tam weszli, no i w pewnym momencie wchodzi kobieta, Rosjanka i mówi, że już wychodzą. A ten mówi, że nie. On nie skończył go. Słuchajcie, ona zagiwerę i chciała do niego strzelić, dlatego, że nie wykonuje rozkazu. No to, no. I ojciec mówi też, wtedy się tak wypłoszył, no to nie, no to słuchajcie, to były takie czasy, że ja cię nie zastrzelił Niemiec, no to cię poprawić ruski, no nie? Ktoś komuś mógł zawsze coś tam zaszkodzić, no. Słuchajcie, to nie wiem, czy można tak to mówić, to był taki prymityw. Oni umieli tylko. Jak to wojsko. To prawda jest, no tak było. Szynele długie bardzo i takie obrzępione, takie, jak to się pruje materiał, takie nici. I to i w walonkach to wszystko szło takich. Wszystko szło i szło i szło i szło. 125 rok znalazłem się, proszę pana, jak się wchodzi do parku tu na te z tego. Nie, ktoś powiedział, że Ruscy jadą i tu przyleciałem na tę górkę, na ten z tego. I przyleciałem tam, podjechali Ruscy, dwóch ruskich
elegancko ubrani w kożuszki, na motorze stanęli koło tego, koło tej bramy, jak się do parku wchodzi, no, z tego. Ja byłem od nich jak przez mieszkanie, 5 metrów, dosłownie. I nas się tam spotkało, z Biały zaczęły lecieć dużo ludzi. Szły całą ulicą. Wszyscy, jak się dowiedzieli, to wszyscy, dopóki żołnierze, zaczęli ich częstować tam papierosami, kanapkami, całowanie i tego zadowolenie było ogromne. Pobyli trochę, z godziny. No tych ludzi się nazbierało, ale mówię, muszą pojechać, mówi, ale jeszcze przyjadą. No gdzieś z godziny ich nie było. Za godzinę znów przyjeżdżają ci sami, tylko jeszcze za nimi przyjechał czołg. W pewnym momencie w okulary i tu Pazurek ma ten dom, to nie było domu, tylko przewidać było drogę na Babską. On tak, w okulary, no, lornetka i patrzy i mówi, ujeżdżaj Germany. Także tę drogę tu do Babska było widać. Jedzie ciężarowy samochód. No więc ten dowódca czołgu, jak już zjeżdżał tu na dół, do tego czołgu, żeby przygotować ten wystrzał tutaj na Rutowicza. Jedzie niemiecki samochód, taki jak starnie, takie ławki po bokach, siedzą z karabinami, pełen samochód, jadą. A mówię, jedzie, to wam podobnie dadzą. Jaka u nich też była dezorientacja. Jechali prosto do Białej tam i jak wjechali, to się zrobiła szczelanina tam ogromna. I dojechały do Kieszków i tam się ten samochód zatrzymał. Oni tutaj nie tego nie widzieli, bo i Kieszki opowiadały. Ten karabin maszynowy natychmiast z tego samochodu, za tą oborą były i mieli tutaj w stronę miasta, mieli tam czy strzelać, czy tam się bronić, czy jak. Ale ten dowódca, do tego dowódca czołgu, jak ten mówi na postrach, że tam ci nie widać, robił z te armaty do tutaj na łąkę, w takie krzaki. Tak ci Niemcy od razu rozkaz znów dostały, żeby załadować i tych Kieszków się tylko zapytały, czy dojadą do tej drogi na Babsk. Że też nikomu się nic nie stało. Później przestali strzelać się, tym uciekli, dojechali tylko do Rawy i tam dopiero załatwili w Rawie ten samochód. I tych samochodów było bardzo dużo, takich tych ruskich. Ale i Niemcy mieli samochody, co uciekali, ale to mieli samochody na Holzgas. To jeden, pamiętam, koło sąsiada stanął, do tego z płotu zerwali tych desek i palili, ale nie zapalił i uciekli pieszo. Ale nie zdążyli uciec, bo ruskie przyjechały i chyba ich zastrzeliły. Bo ruskie wszystkich zastrzelali wtedy, jak strzelali. No to był bałagan wtedy. To Niemca zastrzelili też, uciekł. Tam za Goślinkami, za tego, tam pod Poradami, to widziałem tego Niemca, leżał tam, później Ruscy poszli zobaczyć, gdzie on leżał, no to tego, to strzelił jeszcze do niego, ja byłem przy tym, to nogą go przewrócił, tego Niemca, to ta kula przeszła przez niego, przez brzucho, na drugą stronę widziałem to. I ojciec widział parę scen takich właśnie, że jakiś oficer siedział Wehrmachtu, to nie było jakieś SS, to byli, i siedział i jakiś wyższej rangi oficer. I ojciec po tej całej tragedii nadal był zaszokowany brutalnością tego wszystkiego. Siedział oficer, to byli już niby jeńcy, prawda, ale Rosjanie tego specjalnie nie przestrzegali. I dlaczego mieli to przestrzegać? I coś tam słyszał, że ten Niemiec powiedział Hitler nicht kaput. I w tym momencie Rosjanin do niego doszedł i powiedział po rosyjsku, co powiedziałeś? On powiedział Hitler nicht kaput.
i rozciął go po prostu. Rosjanie wjeżdżali naprawdę na deszczela. To byli ludzie, którzy byli nieprzygotowani. Oni szli na chaos. Tam wiadomo, była woda, nie wiem, czy, bo dzisiaj to byłyby brody, no nie? Ale kiedyś to była woda. Jak wchodzili, to oni robili przesiew. No tam likwidacja. Kto był w mundurze niemieckim, to nie pytali, bo potem ci następni to brali, to niewoli, kogoś pytali. Później nie pytali, jak się kto nazywa, tylko Kulka i poszedł. No i go za nogę i w pole. No co? No tak, takie są zasady gry. Eliminowali gracza, no bo co, no co? Co mieli robić, no? Pierwszego dnia, jak wjechały czołgi, to z lasu przyprowadzono chyba kilkunastu Niemców, żołnierzy niemieckich. To ich przeznaczono na rozstrzelanie. I widziałam, bo tego śniegu było mało, co prawda, przymrozek, ale na śniegu. To już tam siedzieli ci młodzi, i tacy młodzi, chyba po 18 lat. Siedzieli tam pod tą siatką, tak na tej ziemi. Później ich zaprowadzili na łąkę i kazali im do kalesonów się rozbierać. Także tylko w samych kalesonach i widziałam, jak oni biegli, a Sowieci do nich strzelali. Także ich wszystkich wystrzelali, no bo nie poddali się. 8 maja 1945 roku. Świat świętował zakończenie II wojny światowej. Berlin zostaje podbity. Hitler wraz ze swoimi najwierniejszymi popełnia samobójstwo w swoim bunkrze. Niestety Polakom nie było dane cieszyć się wolnością. Niespodziewana agresja ZSRS na Polskę zaczęła swój kres. Wielu historyków zastanawiało się, czy wejście Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej było wyzwoleniem, czy też wprowadzeniem nowej okupacji. Żołnierze radzieccy dokonują kradzieży, rozbojów, a nawet gwałtów. Jawne bezprawie było na początku dziennym, a Polacy wyrabiali sobie zdanie, że Stalin odbija sobie za 1920 rok. Totalne bezprawie toczyło się tam, gdzie stacjonowali żołnierze sowieccy. Wiele zależało jednak od postawy dowódców poszczególnych jednostek. Rozpoczynając działania frontowe na ziemi polskiej, Sowieci nie oszczędzali nawet Armii Krajowej, gdzie podstępnie rozbrajano polskie formacje wojskowe, m.in. 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK albo grupy idące na odsiecz walczącej Warszawy. Tym samym działania zbrojne podjęte przez AK w ramach akcji Burza były skazane na niepowodzenie ze względu na sprzeczność z interesami ZSRS. W Białej Rawskiej Sowieci nie zatrzymali się na długo. Okupanci zostali szybko pojmani lub zbiegli z miasteczka. Nie było jednostek Gestapo, SS, jedynie pojedyncze ugrupowania walczące w okolicach oraz granatowi, którzy pilnowali porządku podczas okupacji. Miasteczko wyzwolono między 16 a 17 stycznia 1945 roku, mniej więcej w tym samym czasie co Warszawę.